poczekaj Krzysztof. Wspólnie, razem. Uwaga. Jest, jest. Brawo. Brawo. Ten punkt kulminacyjny nastąpił. I otwarte. Dwa tory bowlingowe w Krośnie Odrzańskim. To kolejna inwestycja uruchomiona w hali sportowej przy ulicy Pocztowej. Jedno, co mogę dzisiaj powiedzieć. Praca jest wspaniała, dzieciaki są zachwycone. Tak, wykonać całą nam też udaje. Brawo! Nowoczesne wyposażenie szkoły podstawowej nr 2 na tablicach się nie kończy. Szkoła ma nową salę do języków obcych, a dzieci mają możliwość korzystania z komputerów. Jest to element programu wprowadzanego w gminie pod ogólną nazwą Najnowocześniejsza Szkoła w Województwie. Pan burmistrz poświęcił na to wybitnie dużo czasu. Mogłem argumenty przekazywać bezpośrednio panu ministrowi Gowinowi. Jak widać, te argumenty trafiły do pana ministra, bo z ponad 120 sądów, które były przeznaczone do likwidacji sądów rejonowych, udało się uratować zaledwie 9, w tym ten jeden najważniejszy dla nas i mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskiej, ale również powiatu krośnieńskiego, sąd rejonowy w Krośnie Odrzańskim. Naprawdę są bardzo ważne inwestycje. Tego niestety nie widać, bo to jest pod ziemią. Ten projekt w sposób kompleksowy zabezpiecza praktycznie wypełnienie. Poziom dofinansowania na poziomie 30 milionów, bo tyle otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, prawie 30 milionów złotych, to coś, czego nie udało się osiągnąć do tej pory przez wiele lat. Klasy europejskiego kolarstwa. Państwo już serdecznie oklaskują, a potem niech usłyszą brawa. Pojechali, ależ fantastycznie. Kolarze dzisiaj przejeżdżali tutaj na tych odcinkach premiowanych około 50 na godzinę. Tak wychodziła im średnia. Naprawdę popieram to i jestem za tym. Czy pani będzie z tego korzystać? Tak, mąż obiecał, że mnie zabierze na wycieczkę. Projekt Odra dla turystów 2014 to nie tylko statki. To również budowa przystani w Cigacicach, Bytomiu Odrzańskim i Nowej Soli, a także terenów okalających porty. Ja uważam, że to jest taki modelowy przykład współpracy samorządu krośnieńskiego z grupami inicjatywnymi. Można się dziś spotkać w jednym miejscu. Jasne. No nikt nas stąd nie wygania. Srebrny medal wywalczyli krośnieńscy licealiści podczas finału wojewódzkiego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. W meczu finałowym ulegli zawodnikom z Nowej Soli, choć jak sami twierdzą, zwycięstwo było w ich zasięgu. Rekord życiowy i złoty medal na Mistrzostwach Polski. To osiągnięcie Antoniego Plichty, ucznia 5 klasy szkoły podstawowej w Wężyskach. Na terenie byłego ośrodka transportu leśnego ma powstać nowoczesna baza firmy, świadcząca również usługi na zewnątrz. W planach jest zbudowanie myjni samochodowej i serwisu opon. W przypadku inwestorów niezwykle istotne jest, by władze danej gminy nie przeszkadzały w rozwijaniu interesu. Marzeniem jest, gdy pomagają. Władze są do nas bardzo przychylnie nastawione. Porozumienie czterech gmin – Krosna Odrzańskiego, Skwierzyny, Kargowej i Gubina – nabiera rumieńców. Rozpoczyna się realizacja wielkiego projektu, którego celem jest wspólne zabieganie o inwestorów. Bo jak mówią burmistrzowie, w kupie siła. Laptopy dla dzieci. Tak powstaje nowoczesna gmina. Dbamy o przyszłość naszych dzieci. W gminie Krosno Odrzańskie do rodzin i szkół trafi prawie 500 komputerów z dostępem do internetu.